Cześć, tu Ernest! Do gry dzisiaj o 10 weszła kolejna aktualizacja, pełna zmian i nowości. Na PC-tach do pobrania było nieco ponad 1 GB danych, więc nie tak źle. Zaczynając od nowości, to w tym tygodniu nie ma ani nowej broni, ani nowego gadżetu. Główną nowością tego tygodnia jest coś o wiele większego, ponieważ na mapę wróciła sklepowa sadyba. Ale jak już wiecie, wszystko co wraca na mapę ze szczeliny nie jest takie same, jakie było na początku i sklepowa sadyba także doczekała się pewnej zmiany. Teraz sklepowa sadyba jest terenem biesów. Na początku każdej gry pojawiają się tutaj ich spawnery, z których wydostają się hordy zombiaków. Tak samo jak kiedyś, po likwidacji rzucają przedmioty. A do tego uzupełniają punkty zdrowia. Same kamienie też można zniszczyć i one także upuszczają przedmioty po wybuchu. Dajcie znać, co uważacie o tej zmianie. Ja spodziewałem się tego, że sklepowa sadyba powróci nieco inna, ale że zombiaki? W sumie to dlaczego by nie? Jeśli mają być tylko w tym miejscu, to jakoś je zniosę. Trzymam tylko kciuki za to, że nigdy nie będę miał ostatniej strefy w tym miejscu. Poza tym Brutal doczekał się kilku zmian. Otrzymał on nowy bajer, laser. Laser dokładnie wskazuje miejsce, w które wystrzela ładowane rakiety. To ma pomóc ofiarom Brutala, nie jego kierowcy. Został też dodany nowy dźwięk, który ma ułatwić lokalizowanie Brutala, nawet jeśli jesteśmy gdzieś zamknięci. Z takich mniejszych zmian to teraz do Brutala można wsiąść bez lądowania na ziemi. Brutale porzucone w burzy wybuchają po 30 sekundach. Same Brutale będą pojawiać się od dzisiaj raz na jakiś losowy czas, a nie przy zmianie strefy. I to wszystko. Niestety. W przypadku Brutala, ja na pewno bym znerfił rakiety. Strzelba jest w porządku, ale rakieta to piekło na wyspie Fortnite. Zdziwię się, jeśli w najbliższej większej aktualizacji Brutal nie zostanie poważnie znerfiony. Moim zdaniem na pewno zostanie z nami do końca sezonu, tak jak to było z samolotami w 7 sezonie. Jednak mam nadzieję, że Epic Games nie zajmie całego sezonu na zbalansowanie jednej rzeczy. Tak było przynajmniej z samolotami. Poza tym w temacie skinów zaszła mała, ale w miarę ważna zmiana. Skiny żołnierzyków od teraz mają nowy kamuflaż, aby łatwiej można było je odróżnić w terenie. I mam dobrą wiadomość dla posiadaczy dowolnego z tych skinów. Do 30 dni możecie zwrócić skiny z tego zestawu, nawet jeśli wykorzystaliście wszystkie zwroty. Można to zrobić dokładnie tutaj w ustawieniach. Nowe style za to otrzymały pustynne skiny. Zanim kontynuujemy temat skinów, to chciałbym rzucić okiem na tryb kreatywny. Zostało w nim usprawnione menu wybierania wyspy, a w kategorii pojazdów na wyspach w końcu jest Brutal. W ustawieniach wyspy za to można teraz nałożyć na ekran wszystkich graczy filtr kamery. A wracając do tematu skinów, to do biegów gry weszło mnóstwo nowych skinów i emotek, które w grze przedstawił nam Sheena. Dajcie znać o waszych ulubionych skinach.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bojowym.